Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę, zgłodniał ich do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też 2 rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, dawco darów, przyjdź z darami, charyzmatami, owocami do każdego z nas. Teraz, w czasie tej nauki i całego spotkania, przyjdź za wstawiennictwem Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji, za wstawiennictwem świętego Ojca Pio, patrona naszych spotkań. Przyjdź, Duchu Święty, aby nasze serca, nasze dusze zostały nakarmione, nasycone Jezusem, Jego ciałem, Jego krwią, Jego słowem, Jego nauką. Przyjdź, Duchu Święty, i nigdy nas nie opuszczaj. Stąp na całą tą halę i całą tą okolicę. Shalame cholere falamor, sante shalale lelelelele, alelelelele shaloch elamet choloi, isalalelele shaloi, ariale soloi, shalachentele, al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 
Nasz ksiądz Artur, który jest kapłanem naszej wspólnoty, uczynił wprowadzenie w liturgię słowa. Ja pragnę w czasie tej homilii kontynuować to, co wypowiedział, bo rzeczywiście to słowo, które dzisiaj, przepraszam, usłyszeliśmy z księgi Ewangelii świętego Marka, wypełnia się dzisiaj w tym miejscu. Bo jest napisane, znowu wielki tłum był z Jezusem. Tak, znowu wielki tłum jest po raz trzeci w hali z Jezusem. Jest napisane, że Jezus widział ludzi zgłodniałych. Żal mi tego tłumu. Żal mi
jakby Chrystus chciał powiedzieć nas tu obecnych, ale w tym sensie, w sensie troski, w sensie obawy o nas. Że Chrystus widzi, że niektórzy z nas tutaj przyjechali z daleka. I Chrystus też mówi słowa do tych ludzi, którzy byli wtedy z Nim. Nie chce ich puścić zgłodniałych do domu, żeby nie zasłabli. Zasłabną w drodze. Bo niektórzy z nich przyszli z daleka. I te słowa odnoszą się do wielu z was. Niektórzy z nich przyszli z daleka, przyjechali z daleka, z krańców Polski, a nawet spoza Polski. I widzi Chrystus was zgłodniałych, spragnionych. Nie tyle, tak jak już wspomniał nasz ojciec Artur, zgłodniałych fizycznie, chociaż być może niektórzy i tak, może też mało, niektórzy z was jedli rano, czują może pewien głód teraz, ale chodzi o głód duchowy, wewnętrzny. Jezus nie chce puścić was do domu zgłodniałych duchowo. Chce was nasycić, nakarmić. I to już się dokonuje teraz i będzie dokonywało się na Eucharystii szczególnie, ale także aż do końca tego spotkania. Chce nas nakarmić, nasycić, napełnić. Mamy głód. Jesteśmy spragnieni. Jezus o tym widzi. O tym wie i to widzi. A nawet słowa, które powiedział, 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. W pewnym sensie też to się wypełnia, bo niektórzy z was wczoraj postanowili przyjechać do nas wieczorem, w nocy, więc pierwszy dzień, dzisiaj drugi, jutro będzie trzeci dzień powrotu. Więc Ewangelia się wypełnia wobec was. Więc Chrystus, jest napisane, odmówił błogosławieństwo i polecił rozdać to, co mieli. A mieli 7 chlebów, kilka rybek, czyli bardzo mało. Niewiele, żeby nasycić ludzi. A ile ich było? Jest napisane, było zaś około 4000 ludzi. A nas tutaj obecnych jest około 4000 ludzi. Więc wręcz dosłownie Ewangelia została przewidziana przez Chrystusa dla nas i do nas. Pan Jezus to spotkanie sobie przewidział i zapragnął właśnie tego dnia. My ze wspólnotą razem trochę właśnie przed spotkaniem już o tym mówiłem, martwiliśmy się, czy nam to spotkanie w ogóle wyjdzie, ile będzie pielgrzymów. Ale to słowo nas zapewnia, uspokaja, że to nie przypadek, że akurat tego dnia miało być to spotkanie. To nic, że przerwa między jednym a drugim spotkaniem jest niecałe 2 tygodnie. To nic. To dla Boga nie ma znaczenia. Ważne, że to spotkanie jest jako spotkaniem Jego z nami, z wami. Nawet jeżeli jest mniej nas niż zazwyczaj na hali, było to miesiąc temu, czy 2 miesiące, czy też 2 lata temu też były spotkania na hali. To nie jest tak ważne. On przewidział, że tylu będzie i każdy będzie nasycony. Więc to nas uspokaja, to nas pociesza też. Panie, możemy wręcz wykrzyczeć, więc to wszystko jest w Twoich planach, w Twoich rękach. Nic nie dzieje się dzisiaj przypadkowo. Chciałeś, żebyśmy dzisiaj byli, konkretnie każdy z nas. Niektórzy też się na to spotkanie wypisywali, zapisywali. I tak do końca nie byliśmy też pewni, ile osób będzie. Ale Bóg każdą osobę przewidział, która dzisiaj tu jest, na to spotkanie. Bo widzi Twój głód. Może ci, którzy mniej pragnęli, to nie przyjechali dzisiaj do tego miejsca. Ale Ty pragnąłeś, Ty masz głód. Ty zapragnęłaś spotkania z Jezusem. Zauważmy, że Pan Jezus spotykał się właśnie z tymi ludźmi, którzy byli spragnieni. Spragnieni Jego osoby, Jego nauki. I prawdopodobnie nie spodziewali się, że Pan Jezus nakarmi ich również fizycznie, chlebem, rybami. Prawdopodobnie nie. To było prawdopodobnie dla wszystkich zaskoczeniem, szokiem. Może nawet dla samych uczniów też, chociaż
doświadczyli pierwszego cudu rozmnożenia chleba, może oni też się tego nie spodziewali, że Jezus ponowi ten cud. Więc Pan Jezus nie jest ograniczony w swojej mocy. Zresztą w przypadku wielu świętych zdarzało się, na przykład święty Filip Neri, święty Jan Bosko, że były rozmnożenia pokarmów takie podobne do dzisiejszego cudu rozmnożenia chleba i ryb. Więc Pan Jezus, kiedy chce, to może nawet takiego cudu dokonać. Na początku wyznaliśmy, że wierzymy w Boga cudów i w Jego cuda. I trzeba w Kościele mówić o tym, że Bóg jest cudowny. Nie chodzi o jakąś tanią pogoń za sensacjami, o to, żeby sztucznie wywołać jakieś uzdrowienia, pseudouzdrowienia. Wmawia, że ktoś jest uzdrowiony, że ktoś coś doświadczył, coś odczuł i to wszystko od razu wiązać z Panem Bogiem. Nie chodzi o to, bo wspólnoty, które prowadzą takie spotkania jak nasze i my sami, jesteśmy dalecy od tego. Nie. To nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby pozwolić Panu Bogu działać. Dzisiaj na tym spotkaniu również. W sposób cudowny, niezwykły, nadprzyrodzony, który On tylko może uczynić. Żaden człowiek, nawet żaden wielki święty, nawet sam święty ojciec Pio sam siebie nie był w stanie uczynić żadnego cudu. I zresztą sam o tym wielu osobom mówił. Więc pozwólmy dzisiaj i nie tylko dzisiaj Panu Bogu działać. I jutro, i pojutrze, i przez wszystkie dni naszego życia. W sposób niezwykły i cudowny. Pozwólmy, żeby czynił co chce, co mu się podoba. Więc kiedy ja wierzę w Boga cudów, wierzę, że On może wszystko, to Bóg będzie w niezwykły sposób działał we mnie, w rodzinie, w domu Twoim. Więc powtórzę, trzeba wzbudzić w Kościele i w Kościele w Polsce nie tylko taką wiarę w Kościele, wiarę w ludziach, tak wielką wiarę. Bo Jezus czego chce? Chce wiary. Jezus widział, że pod wpływem Jego nauki ludzie zaczynają wierzyć w Niego. I przez również ich wiarę, nie tylko dlatego, że Pan Jezus jest cudowny, miłosierny, bo taki jest przede wszystkim, ale widział ich wiarę i przez również wzgląd na ich wiarę dokonał tego cudu rozmnożenia chleba. Dlatego jest potrzebna nasza wiara, ale wiara taka żywa, głęboka, wielka. Jesteśmy po to tutaj, żeby ta wiara wzrosła. Ktoś może powiedzieć, mam małą wiarę. To dobrze, że wiesz o tym, ale pragnij wierzyć więcej, żeby twoja wiara była wielka. Albo modliłem się i niczego nie doświadczyłem, ani ta osoba, za którą się wstawiałem. No to módl się dalej i módl się z jeszcze większą wiarą. A po czym ja poznam, że moja wiara jest żywa? Właśnie po tym, co powiedziałem. Bóg w sposób cudowny odpowiedź. Ale możemy też powiedzieć, że nasza ocena wiary może być taka, z naszej strony taka subiektywna i myląca. Może ktoś powiedzieć, ja mam małą wiarę, a może być tak, że tak naprawdę ty masz wielką wiarę, tylko może, no może w takiej pokorze mówisz, że masz małą wiarę, tak żeby się nie pysznić, tak, że może rzeczywiście według ciebie za mało się troszczyć o rozwój wiary, a według oczach Pana Boga możesz mieć wielką wiarę. I prosisz i od razu otrzymasz. Dlatego dobrze oczywiście powiedzieć z pokorą, mam małą wiarę, ale niech Pan Bóg to oceni. Chcę więcej wierzyć. I niektóre osoby są zaskoczone. Dzisiaj też rano słyszeliśmy tutaj ze wspólnotą. Ja również słyszałem właśnie też pojedyncze przypadki osób, które mówiły, że przyjechały tutaj, nie miały może według nich właśnie szczególnej wiary, a zostały w cudowny sposób uzdrowione. Bo Bóg taki jest. I Bóg się posługuje twoją wiarą, która może być w Jego oczach naprawdę wielka. Szalona wręcz. I na czym polega też wielka wiara? Polega na tym, Panie, właśnie ja oddaję się Tobie i rób ze mną, co chcesz. To też świadczy o wielkiej wierze. Oddaję Ci, nie chcę Tobie przeszkadzać, nie chcę mówić, co masz robić. Ty wiesz, co masz robić. Ja wierzę w Ciebie. Wierzę Tobie. Nie chcę Ci przeszkadzać. Nie chcę Ci blokować w Twoim działaniu we mnie i w tych osobach,
które kocham, za którymi się wstawiam. Czyń, co chcesz. I naprawdę Bóg czyni, co chce. Bo ma wolną rękę Pan Jezus do działania. Jutro będzie Ewangelia rozważana o człowieku, który był trędowaty, podszedł do Pana Jezusa i powiedział: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie uczynić, możesz mnie właśnie uzdrowić, oczyścić. On nie mówił Panu Jezusowi, co ma robić. Panie, weź rękę, podnieś, połóż małego paluszka swojej dłoni na mojej głowie, ja może doświadczę uzdrowienia. Albo musisz mnie uzdrowić. Tylko jeżeli chcesz. Ja jestem cały tutaj przed Tobą, takim, jakim mnie widzisz, z moją nędzą fizyczną, duchową. Co chcesz, to czyń. Jeżeli chcesz, to mnie uzdrowisz. Jeżeli nie chcesz, to mnie uzdrowisz. Jestem cały Twój i ja nie chcę Ci narzucać, co masz czynić. Ja wierzę, że możesz wszystko. Nie, że trochę możesz, dużo, wiele, wszystko możesz zrobić. Więc budźmy w taką wiarę dzisiaj. Panie, ja wierzę, że Ty możesz wszystko uczynić. Dzisiaj, tak, teraz możesz już coś, co chcesz uczynić. Jeżeli ja się oddam Tobie całkowicie, wierzę, że Ty możesz wszystko. Ojciec Pio był takim Bożym szaleńcem i takim Bożym biedakiem. To znaczy, on sam siebie nic nie miał i często o tym mówił. Ale zanim stał się takim słynnym ojcem Pio, to był dzieckiem oddanym Bogu. 2 tygodnie temu wspominałem o dzieciństwie ojca Pio. Ojciec Pio, jeszcze przypomnę takie podstawowe fakty. Oni wszyscy byli, bo większość właśnie też z was była, jest dzisiaj pierwszy raz. Więc ojciec Pio urodził się w rodzinie wielodzietnej w południowych Włoszech, w miejscowości Pietrelcina, maleńka, uboga miejscowość. Jego rodzice to byli analfabeci, Grazio, ojciec, i Giuseppe, mama. Było ich w sumie 8, ale 5 dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie. Ojciec Pio otrzymał na chrzcie imię Franciszek, od świętego Franciszka z Gargano, włoskiego świętego. Urodził się 25 maja, mniej więcej gdzieś o godzinie 18-19, 1887 roku. Był małym chłopcem, który od początku doświadczał walki duchowej. Złe duchy go dręczyły jako małe dziecko. Ukazywały mi się w postaci potworów. No wtedy płakał. Rodzice nie wiedzieli, co mu się dzieje, więc byli nerwowi, szczególnie jego tata. Potem to, jak dorósł, to wytłumaczył, co się stało. Miał wizję złych duchów, ale także wizję Pana Jezusa, Maryi, świętych, swojego anioła stróża. Kiedy miał 5 lat, oddał się na chwałę Bożą. Oddał się właśnie na chwałę Pana Boga, że będzie służył Bogu. Był ministrantem i zapragnął być kapłanem i powiedział to swoim rodzicom przy okazji pewnego posiłku. Jego mama wzięła go w obronę, jego tata się na początku sprzeciwiał, ale potem powiedział, jeżeli mój syn chce być kapłanem, to ja zatroszczę się o to. I wyjechał do Ameryki, kilka razy był w Ameryce, i żeby zarobić na naukę małego Franciszka, przyszłego ojca Pio. Miał także dalekiego wujka, który był kapłanem, który pomagał mu w nauce. W wieku 16 lat wstąpił do kapucynów. Gdyby nie to poświęcenie rodziców, szczególnie też ojca, prawdopodobnie nie wstąpiłby do kapucynów. Więc tutaj ważna rola rodziców, którzy mają wspierać w przypadku rodzącego się powołania. Nie tłumić, nie gasić, jak niestety nawet pośród wielu ludzi wierzących się zdarza, nawet i w naszym ojczyźnie, nie tylko w naszej, też na Słowacji, że tłumi się to młode powołanie, bo ktoś ma tylko jedno dziecko. Albo
I młodsze dziecko, starsze, przypuśćmy, wyszło z domu, już ma swoją rodzinę, a młodsze, żeby opiekowało się starszymi już rodzicami. I nie rozumieją tego, że trzeba troszczyć się o powołanie, rozwijać je, żeby pomagać. Nie wymuszać, żeby ktoś poszedł do zakonu czy do seminarium, ale pomagać. Tak jak właśnie, mimo że prości ludzie, ale mądrzy ludzie zrozumieli, że ich syn ma powołanie do kapłaństwa i pomogli mu. Więc właśnie mając kilkanaście lat, wstępuje do kapucynów. Tam też doświadcza walk duchowych, ale tam też Pan go umacnia, też mu się często ukazuje. Zło atakuje go w nowicjacie, szatan w postaci przerażającego potwora, psa, który jak wściekły rzuca się na niego i go często rani. Mimo to, mimo tych doświadczeń, przełożeni widzą, że Franciszek, który przyjął imię, jak wstąpił do zakonu Pio na cześć świętego Piusa V, że ma prawdziwe powołanie, poszedł do seminarium i w wieku 23 lat, wtedy święcono wcześniej niż teraz, w 1910 roku, 10 sierpnia, zostaje wyświęcony na kapłana. Na obrazku prymicyjnym pisze słowa o tym, że chce być ofiarą zjednoczoną z sercem Jezusa. Że chce przeżywać każdą przeświętą, jakby była pierwszą i ostatnią w jego życiu. Tak mniej więcej można podsumować te słowa z obrazka prymicyjnego. Jakby ta msza święta, którą on będzie celebrował, była jedyną na świecie i nie było żadnej innej. Już wtedy otrzymał szczególny charyzmat przeżywania Eucharystii. O tym będę mówił w kolejnych naukach, kolejnych naszych spotkaniach, bo no, trudno, żeby mówić o wszystkim, bo nie da się. Jest tak bogata postać Ojca Pio, że trzeba właśnie tą duchowość Ojca Pio też w związku z Chrystusem Eucharystycznym, ukrzyżowanym, wypowiadać w innych naukach, również późniejszych. W każdym razie Ojciec Pio był zjednoczony z Eucharystią, z Jezusem w Eucharystii. Niestety z powodu swojej choroby, takiej dziwnej choroby, którą miał, przeżywał zapalenie płuc i tym podobne jakieś dolegliwości, astmę, cierpiał na tą chorobę też, często się dusił, ale to było coś więcej, takie tajemnicze schorzenia. Często miał gorączkę, która przekraczała 45, a nawet i więcej stopni. Normalny człowiek by umarł. Niestety musieli go posłać do swojego domu rodzinnego, żeby tam jest czyste powietrze, było w każdym razie wtedy, i tam, żeby się podkurował, podleczył. Trochę lepiej się poczuł i wysłano go do miejscowości San Giovanni Rotondo, niedaleko zresztą od Pietrelciny. Tam też było wtedy takie czyste powietrze, dobry klimat, żeby dalej się leczył. Przyszedł tam w lipcu 1916 roku i pozostał tam aż do śmierci. Opiekował się początkowo też młodymi zakonnikami i miał opiekę nad grupą pobożnych kobiet, które odmawiały różaniec, adorowały Pana Jezusa. Kiedy miał 31 lat, 20 września 1918 roku, kiedy był po mszy świętej, kiedy był w chórze zakonnym, kiedy dziękował za dar Eucharystii, Komunii Świętej, modlił się i trwał sam w tym chórze zakonnym przed Chrystusem ukrzyżowanym, przed wizerunkiem Chrystusa na krzyżu. Doświadczył wtedy takiej łaski, błogości, jak o tym opisuje do swojego i pisze w liście do swojego kierownika duchowego
ojca Augustyna, ale także do ojca Benedykta, do tych dwóch kapłanów. Mówi o w tym doświadczeniu, pisze, doświadczył stanu właśnie ukojenia błogości, napełnienia miłością Boga, duchową taką rozkoszą, to był moment. A jeszcze przed doświadczeniem tego stanu, ponad miesiąc wcześniej, 5 sierpnia, miał łaskę i przywilej doświadczenia przebicia serca przez postać podobną do postaci Chrystusa, czyli samego Chrystusa. Postać, która miała w prawej dłoni włócznie i ta postać Chrystusa, czyli Chrystus, przebił jego serce, jego bok. Więc miał już od 5 sierpnia przebite serce. Niektórzy święci przeżywali podobne stany przebicia serca. Święta Teresa z Avila, święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego. Więc to nie było pierwsze doświadczenie, ale doświadczenie, które miało go przygotować do doświadczenia otrzymania stygmatów, bo to było doświadczenie natury takiej, oczywiście też fizycznej, ale przede wszystkim duchowej, to przebicie serca. Ból duchowy i ból fizyczny. Ale za to 20 września doświadczył czegoś, co dzisiaj nazywamy otrzymaniem stygmatów. Tak to święty ojciec Pio opisuje. Rankiem 20 dnia września w chórze, po tym jak odprawiłem mszę świętą, uległem drzemce podobnej do słodkiego snu. Zobaczyłem przed sobą tajemniczą osobę, podobną do tej, którą widziałem wieczorem 5 sierpnia. Czyli Chrystusa widział wtedy. Jedyną różnicą było to, że z dłoni tej postaci, nóg i boku kapała krew. Ten widok przeraził mnie i poczułem, że ta chwila już, że ta chwila jest nie do opisania. Myślałem, że umrę, jeżeli Pan nie zainterweniuje i nie wzmocni mojego serca, które było bliskie pęknięcia. Wizja zniknęła i zdałem sobie sprawę z tego, że moje ręce, nogi i bok ociekały krwią. Wyobraź sobie, Ojcze, agonię, jaką przeszedłem i przechodzę. Praktycznie codziennie serce nieustannie krwawi, zwłaszcza od czwartkowego wieczoru do soboty rano. Drogi Ojcze, umieram z bólu, z powodu ran i z wynikającego z tego wstydu, który czuję głęboko w mojej duszy. Boję się, że się wykrwawię na śmierć, jeżeli Pan nie wysłucha mojego szczerego błagania i nie uwolni mnie z tego stanu. Czy Jezus, który jest dobry, udzieli mi tej łaski? Czy On przynajmniej uwolni mnie ze wstydu spowodowanego przez te zewnętrzne znaki? Będę wznosił swe modlitwy i nie przestanę go błagać, póki w swym miłosierdziu nie zabierze go, czyli ran, ani cierpienia. Co jest niemożliwym, ponieważ chcę być zjednoczony z bólem. Lecz te zewnętrzne znaki, które powodują mi tak wielki wstyd i upokorzenie, nie do zniesienia. Ojciec Pio więc opisał tutaj to wydarzenie związane z otrzymaniem stygmatów, czyli ran Chrystusa na sobie. Opisuje też swój ból związany z tym, że czuł się niegodny, żeby otrzymać rany Chrystusa. Wstyd, upokorzenie, to znaczy uważał, że jest zbyt wielkim grzesznikiem. Uważał, że Pan powinien to zabrać, jeżeli go miłuje, ale właśnie odwrotnie, dlatego że Chrystus go tak bardzo umiłował, dlatego te rany otrzymał na swoim ciele. Więc rany, które otrzymał ojciec Pio, to nie były rany dla jego ozdoby, żeby się tymi ranami chwalić, popisywać. Zresztą ojciec Pio by nigdy tego, czegoś takiego nie zrobił. To nie było po to, żeby ludzie biegali za nim dla sensacji. To było po to, żeby pokazać, że ojciec Pio jest zjednoczony z Chrystusem krzyżowanym.
Stygmaty w przypadku wielu świętych, też innych stygmatyków, były znakiem: to jest mój wybrany, umiłowany, który szczególnie jest obecny w moim sercu, a jestem w jego sercu, w jego ciele. On jest szczególnie ze mną zjednoczony, dlatego Bóg potwierdzał to również zjednoczenie w taki sposób. Więc ojciec Pio był znakiem tego, że Chrystus w nim jest, jego rany, że jest wybrany przez Boga, ale także jest wybrany do tego, żeby być ofiarą. Żeby ten ból stygmatów płynącej krwi, która wypływała z jego ran każdego dnia, raz, tak dla porównania, to było gdzieś pół szklanki krwi, raz cała, czyli no, chodzi z Pio po prostu się wykrwawiał. Normalny człowiek, który by krwawił, w ciągu kilku dni by się na jego miejscu, miejscu ojca Pio, wykrwawił na śmierć. Więc to, że ojciec Pio miał stygmaty, krwawił i się nie wykrwawił, no to też było samo w sobie cudem, znakiem z punktu widzenia medycyny niezrozumiałym, niepojętym. Ojciec Pio też opisuje, że te rany, szczególnie rana w sercu, sprawiały mu ogromny ból. We dnie i w nocy. Kiedy też nosił buty czy sandały, to jego sandały czy buty są zdeformowane. To znaczy on, święty ojciec Pio, tak chodził, żeby nie móc też uciskać tą ranę, którą miał na stopach. Także chodził gdzieś tak, może być na krawędzi tych stóp, żeby właśnie go nie bolało, bo tak go bolało. Z jednej strony chciał cierpieć dla zbawienia dusz i znosić ten ból, a jednocześnie jako no, człowiek też naturalnie się bronił przed tym bólem. Niektórzy całowali dłonie ojca Pio, chociaż początkowo się przed tym bronił, ale potem na to pozwalał ze względu na Chrystusa, chociaż te rany były ukryte w takich specjalnych rękawiczkach, było widać tylko palce, ale te osoby, które całowały dłonie ojca Pio, to czuły niezwykły zapach fiołków. Zapach podobny do fiołków, ale to było coś więcej niż zapach fiołków. I też niektóre osoby czuły żar, czuły ogień. Nawet były osoby, które w pewnym sensie nawet doświadczyły takiego poparzenia, bo dłonie ojca Pio, te rany, które miał na dłoniach, no były gorące, jak te rany płonęły. Niektórzy więc doświadczyli właśnie tego, że ich usta, jak całowali, potem puchły od tego gorąca. Niektórzy mieli coś, co dzisiaj nazywamy spoczynkiem. Wtedy to nazywano, że zemdleli. Niektóre osoby tak nazywano to, że straciły przytomność, ale to było właśnie dzisiaj, to byśmy nazywali spoczynek w Duchu Świętym. Duch Święty posługiwał się ojcem Pio, jego ranami, żeby tą osobę, która całowała dłonie ojca Pio, napełnić. Wstępował Duch Święty na te osoby. Ale ojciec Pio właśnie nie chciał być kojarzony z ranami, stygmatami, tylko z pełnieniem miłosierdzia. Więc o tym będzie w kolejnych naukach, ale to był święty od miłosierdzia. Czynił miłosierdzie. I odnośnie jeszcze tych ran, to wyobraźmy sobie właśnie ojciec Pio, który doświadczał bólu tych ran, nie jadł, albo bardzo mało pił, jeżeli cokolwiek pił, bardzo mało spał, a właściwie to nie spał. Często był w nocy atakowany przez złe duchy, dużo się modlił dniami i nocami. Właśnie był bity przez złe duchy, które mu nie dawały chwili wytchnienia. I powtórzę to, co mówiłem 2 tygodnie temu. Lekarze, badając go, jego serce, mówili, że ojciec Pio żył w nieustannym zawale serca przez 50 lat. Jak ktoś z was doświadczył takiego stanu, no to wie, że jaki to jest wielki ból, jakie cierpienie, a doświadczać tego przez całe życie, 50 lat. Więc naprawdę męczennik pierwszej klasy. Wyjątkowy święty, nie, może powiedzieć, no, nie ma takiego drugiego. No, ojciec święty Franciszek też był wielkim stygmatykiem, ale każdy święty jest inny.
Więc ten święty doświadczył, ale z drugiej strony też doświadczył wielkiego ataku zła poprzez ludzi, różnych ludzi, świeckich, nawet czasem duchownych, i ludzi, i masonów, i niewierzących. Także nacierpiał się niesamowicie, nawet od tych, którzy byli przy nim, od niektórych braci, ojców, którzy go strasznie oczerniali, albo od tych, którzy byli na początku jego duchowymi z dziećmi, a potem go też bardzo znieważali w prasie i w różny sposób. Więc ojciec Pio naprawdę pod każdym względem ofiara, męczennik. Trzeba więc, żebyśmy w naszych czasach takiego świętego też mieli za patrona. Zachęcam, żeby każdego dnia modlić się do ojca Pio, szczególnie w tym roku poświęconym ojcu Pio. 50 lat właśnie mija od otrzymania stygmatów. Od śmierci ojca Pio, czyli narodzin dla nieba, a 100 lat od otrzymania stygmatów. Więc w tym roku módlmy się każdego dnia do tego świętego. Na przykład litanią do ojca Pio, którą modliliśmy się na początku spotkania, czy koronką do Przenajświętszego Serca Pana Jezusa i za wstawieństwem też świętego ojca Pio. Nośmy wizerunki z ojcem Pio, medaliki, różańce, czy w domu, czy w samochodzie. Niech będą wizerunki tego świętego. Tego świętego, który przeraża piekło. Piekło boi się tego świętego w sposób przerażający. Każdego świętego się złe duchy boją, ale tego to wyjątkowo. I też zachęcam, żeby oddawać swoich siebie, swoich bliskich, swój dom też temu świętemu, opiece tego wielkiego świętego. I iść drogą świętości z pomocą tego świętego. Na końcu też tych nauk, które będą poświęcone w ojcu Pio, też myślę, żeby też były takie anegdoty, które są związane z tym, że ten święty, który tyle cierpiał, jednocześnie potrafił się uśmiechać i był radosny. I to świadczy właśnie też o tym, że był święty właśnie. Radość, poczucie humoru, anegdoty, które opowiadał, żartował sobie z braćmi, ze swoimi duchowymi dziećmi, tymi, którzy przychodzili do niego na spowiedź, czasami też po spowiedzi rzucał takie żarty, żeby kogoś rozbawić. Tutaj mamy akurat bardzo ładny wizerunek namalowany przez pewną osobę, więc ładnie się prezentuje, jest tutaj ojciec Pio uśmiechnięty, szczególnie ci, którzy są z blisko, to widzą, ale nie zawsze artystom się udawało niestety zdarzało się za życia ojca Pio, że ktoś, kto był no niestety marnym artystą, próbował ojca Pio namalować, więc jeden z takich artystów namalował ojca Pio i właśnie mu się nie udało, ale przyjechał z tym wizerunkiem ojca Pio do ojca Pio, prosząc: ojcze Pio, proszę, pobłogosław ten wizerunek, bo chcę mieć ten wizerunek ciebie w swoim domu. No ojciec Pio, taki niezadowolony, taki zesmaczony, spojrzał na ten wizerunek, pobłogosławił i na tym wizerunku napisał: nie bójcie się, to ja jestem. Także no niestety zdarza się w niektórych sklepach z wycenialiami też, że są takie obrazy ojca Pio nieudane. No to żebyście dodali do tego słowa też ojca Pio: nie bójcie się, nawet jeżeli ten wizerunek ojca Pio jest nieudany, to nie bójcie się ojca Pio. I miał również takie żarty, które mi się wydaje, że chyba nawet czasem wymyślał. Między innymi taki żart, kiedyś już dawno temu ten żart opowiadałem na jednym ze spotkań, ale go powtórzę dzisiaj. Ojciec Pio opowiada więc swoim tym dzieciom duchowym taką anegdotę. Mówi o tym, że Pan Jezus po niebie przechadza się ze świętym Piotrem, rozmawiają na różne tematy. No i Pan Jezus zauważył jednego, drugiego, trzeciego człowieka, którzy byli bardzo dziwni, jak na niebo. To naprawdę tacy trochę skuleni, na ciemno ubrani, tacy jakby po prostu nieumyci, źle wyglądali.
No i Pan Jezus taki zdziwiony, że takich ludzi jest coraz więcej i pyta się, ojcze, pyta się właśnie święty Piotrze, Piotrze, co się dzieje? Wcześniej nie było czegoś takiego, a tutaj nagle tacy ludzie się pojawiają. No i święty Piotr mówi, dobrze, Panie, popracuję, żeby nigdy już tacy ludzie w przeszłości się nie pojawiali w niebie. Kolejny raz też zdarzyło się, że Pan Jezus spaceruje z Piotrem, ze świętym Piotrem i tych ludzi jest coraz więcej. I Pan Jezus zaniepokojony mówi, Piotrze, powiedz mi prawdę, co się dzieje? Dlaczego coraz więcej jest takich ludzi w niebie? No i Piotr przyciśnięty mówi, Panie Jezu, bo to wszystko wina Twojej matki. Bo jak tylko na chwilę się odwrócę, to ona otwiera bramę do nieba i wpuszcza tych ludzi. I mówi, a poza tym ja się w wasze rodzinne sprawy nie mieszam. Także prosimy Ciebie, Mamo nasza niebieska, Maryjo, żebyś jak najwięcej z pomocą świętego Ojca Pio wprowadziła do nieba, wiedząc, że i Pan Jezus i tak na wszystko Ci pozwoli. Amen.